Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Wszystkich telewidzów w studiu Rozmów Niedokończonych wita i pozdrawiam ojciec Wacław Zyskowski. Komu będzie służyć Zielony Ład? To pytanie dziś w Rozmowach Niedokończonych zadawać będziemy naszym gościom w studio, a są nimi kandydaci do Parlamentu Europejskiego. Pani Anna Zalewska, europoseł, kandydatka do parlamentu, była minister edukacji. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pan Ryszard Czarnecki, europoseł, kandydat do Parlamentu Europejskiego, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Witam, szczęść Boże, witam pani minister, witam ojca, witam państwa, Wielkopolska numer dwa. Oraz pan Jacek Ozdoba, poseł, kandydat do Parlamentu Europejskiego, były wiceminister środowiska. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Nie pozostaje nic innego, jak rozpocząć po prostu od pytania tytułowego, bo my wiemy i mamy już to doświadczenie z poprzedniej kadencji, że Unia Europejska to nie jest tak krystaliczna, że tak powiem, tak krystaliczny twór, jak chciałoby się go przedstawiać. Nie składa się z ludzi tylko i wyłącznie ideowych, którzy myślą o dobru planety, kontynentu, swojego kraju, tylko czasami myślą bardziej o dobru swoim. Więc na pytanie, komu ma służyć Zielony Ład, pani minister? No, jestem w Komisji Środowiska, więc znam wszystkie dokumenty, ale powiedzmy na samym początku, co to jest ten Zielony Ład, dlatego że w większości wypadków dyskutuje się o tym, jakby to był jeden dokument. A to jest po pierwsze rezolucja, po drugie prawo klimatyczne, po trzecie pakiet Fit for 55, czyli dostosować się do obniżenia o 55% obniżenia emisji dwutlenku węgla. I tam jest kilkanaście dokumentów i jeszcze kilkadziesiąt, które wynikają właśnie z tego pakietu. To po pierwsze. Po drugie, na początku wszyscy byli, myślę, za, no bo każdy chce mieć czyste powietrze, zdrową glebę, dobrą wodę i jest wychowywany w duchu szanowania środowiska. Natomiast dokument po dokumencie okazywało się, że po pierwsze jest to niepoliczone, po drugie policzone tylko po to, żeby określona grupa zarabiała pieniądze, że pojawiły się zakazy, nakazy i podatki. Pewnie będziemy o tym za moment dyskutować. A środowisko, właściwie troska o środowisko, zupełnie zniknęło. W związku z tym nasza rekomendacja za każdym razem przy tych dyskusyjnych dokumentach była na nie. My jesteśmy tutaj, stajemy przed państwem jako eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości z czystymi rękami, z czystym sumieniem. Pamiętam różne dyskusje, ale na końcówce zgadzaliśmy się od rezolucji, bo tam już wiedzieliśmy, że trzeba włączyć alarm przez prawo klimatyczne. Ono było pisane, kiedy była zdalność, ja byłam jedną z siedmiu, która była przy tym dokumencie i miała kontakt z Timmermansem, który za każdym razem, kiedy mówiłam, zostawmy prawo klimatyczne, nie możemy teraz go pisać, jest pandemia, nie wiadomo, co stanie się z ludźmi, nie wiadomo, kiedy wyjdziemy z tej pandemii, co stanie się z firmami, przecież upadają. Za każdym razem słyszałam, niech upadają, niech się skończy stary świat, a nastanie nowy. To rewolucyjne zawołanie Timmermansa, który zwiał z tego tonącego okrętu do swojego rodzinnego kraju, przyświeca właściwie każdemu dokumentowi. Więc gdybym chciała jednym zdaniem odpowiedzieć, komu służy, bo na razie powiedziałam, komu nie służy, bo ani nie służy człowiekowi, ani nie służy przyrodzie, ani nie służy przedsiębiorcom, ponieważ wyprowadzają się poza Unię Europejską, żeby nie mieć tych obostrzeń, a jednocześnie mniej płacić za energię, to służy przede wszystkim lobby finansowemu, bo to wszystko jest w pajęczynie różnego rodzaju systemów i schematów finansowych, na końcu pieniędzy wyciąganych od podatników i wielkich korporacji, międzynarodowych korporacji, w tym lobbystów, którzy są przy komisjach, czy też wprost w parlamencie.
proszę zauważyć, co było z Nord Stream 2. Wszyscy właściwie, którzy decydowali, byli w kieszeni Rosjan, co się okazało po wybuchu wojny. Że nie wspomnę, że zabiegaliśmy tutaj, eurodeputowany Czarnecki też doskonale pamięta, przez bardzo wiele miesięcy, żeby w ogóle przestać pracować nad Nord Stream 2. I wszystkie grupy polityczne, w tym grupa Donalda Tuska, on wtedy był przewodniczącym swojej grupy politycznej, nie pozwalali nawet na taką debatę. Panie ministrze, bo my wiemy, jakby to powiedzieć, Unia Europejska swoje prawa czy swoje dyrektywy prowadzi. Natomiast jaka jest zależność państwa względem Unii Europejskiej? No bo przecież nasze przystąpienie do Unii jest dobrowolne. Nikt nas do tego nie zmuszał. Czerpiemy jakieś tam korzyści, też swoje do tego dokładamy. Na ile Unia Europejska może nam wymusić podejmowanie pewnych działań? Na ile Unia Europejska może na nas wymóc to, żebyśmy ten Zielony Ład w całości czy w części przyjęli? No, świetne pytanie i fundamentalne. Na tyle, na ile dany kraj, dany rząd sobie na to pozwoli. Bo oczywiście jest tak, że rządy mają prawo nie tylko oponować i głosować przeciw, ale jeżeli sprawa jest na Radzie Europejskiej, to zgłaszać weto. Bardzo sprytnym zabiegiem w tej sprawie, to warto powiedzieć głośno, było to, że sprawy te były permanentnie dotyczące Zielonego Ładu. Pani minister Zalewska to potwierdzi, kompetentnie mówiła o tym, co się działo w Europarlamencie. Wszystkie te sprawy były przesunięte do Rady Unii Europejskiej, gdzie nie głosuje się na zasadzie jednomyślności, tylko na zasadzie kwalifikowanej większości. Nawet jeżeli tam jest kilka państw, na przykład Polska głosowała przeciw cały czas, jest kilka państw przeciw, to i tak to przechodzi. Zresztą skądinąd podobny zabieg jak Zielonym Ładem zastosowano z polityką imigracyjną. Zresztą zwracam uwagę na taki szerszy kontekst, że wszystkie takie najbardziej trudne tematy i takie z tymi ludźmi, zwykli ludzie się nie zgadzają, właśnie Zielony Ład, polityka imigracyjna, no to tak to ustawiano w instytucjach Unii Europejskiej, żeby było jak najmniej możliwości albo w ogóle prawa weta. Teraz oczywiście możemy i słusznie oskarżać Unię Europejską, że przygotowała dokument dramatycznie zły dla rolników, dla rolnictwa, także uwaga dla przemysłu. Ja pamiętam pierwszą debatę na ten temat, to uwaga przeciwko na sali, w wypowiedziach byli liberałowie od Macrona, którzy mówili, że to jest źle dla przemysłu francuskiego, dla gospodarki francuskiej. No potem oczywiście Macron ściągnął cugle, bo się dogadywał z zielonymi w kontrze do prawicy we Francji i już zagłosowali inaczej. Ale jeżeli te wszystkie rzeczy są tak fatalne, podkreślam, nie tylko dla rolnictwa, dla gospodarki, dla przeciętnego Kowalskiego i Nowaka, który będzie musiał po dyrektywie budynkowej, którą żeśmy głosowali, my byliśmy przeciwko, ale ją przegłosowano na ostatnim posiedzeniu Parlamentu Europejskiego w Brukseli, a tak kolanem do ściany, żeby zdążyć przed nowym Parlamentem Europejskim, który będzie powołany w wyniku wyborów 9 czerwca, ale będzie okrustuje się w połowie lipca, żeby zdążyć, bo ten nowy Europarlament będzie dużo bardziej krytyczny wobec polityki migracyjnej, wobec Zielonego Ładu. Tak, państwa mają możliwości wetowania pewnych złych rozwiązań. Po pierwsze, muszą tego chcieć. Mam wrażenie, że graniczące z pewnością, że obecny rząd nie chce, bo wysyła panią minister Zielińską z Partii Zielonych na obrady do Brukseli. Ona nawet licytuje wyższe normy niż Komisja Europejska chce, mówi o 90%, no to pokazuje jakiś taki zupełną bezmyślność, bezrefleksyjność obecnego rządu, żeby nie powiedział gorzej. Natomiast no, oczywiście dużo będzie zależało od tych wyborów, to chciałem powiedzieć bardzo wyraźnie. To znaczy nowy Parlament Europejski może rzeczywiście pewne rzeczy starać się odkręcić, wywołać pewną presję polityczną na nową Komisję Europejską. I tutaj powiem na koniec rzecz bardzo ważna. W tej nowej Komisji Europejskiej na pewno nie będzie kilku komisarzy, którzy nam się kojarzą bardzo źle. Pani Jourova,
do widzenia. Nowy rząd czeski zgłosił kogoś innego. Pani Johansson, polityk migracyjny ze Szwecji, do widzenia. Pan Reindren z Belgii, do widzenia i tak dalej. Więc myślę, że tutaj naprawdę tak, Zielony Ład może jest... Może być nowe rozdanie. Nowe rozdanie i Zielony Ład, który dzisiaj zagraża ludzkości, tak bym powiedział, na pewno Europejczykom, może być zmienione, jeżeli 9 czerwca postaramy się, aby ten Europarlament był inny. Panie ministrze, Zielony Ład to ma być coś, co ma pomagać państwom Unii Europejskiej dochodzić do tego, możemy powiedzieć, takiego trochę idyllicznego stanu zeroemisyjności, żeby planeta była zielona, etc., etc. Ale przecież Polska już od dawna jest krajem, który o swoje środowisko dba i to, co my może, znaczy ja może my tego może nie pamiętamy, ale nasi rodzice czy nasi telewizowie pamiętają, czyli czasy głębokiego PRL-u, kiedy, prawda, huty, kopalnie, kiedy koksownie i tak dalej, kiedy na Śląsku ciemny śnieg padał, minęły już i przecież nasza gospodarka i nasz przemysł jest w wielu momentach dostosowany do warunków ekologicznych. No to skąd w ogóle ta idea? Czasy to prawie 40% mniej emisji dwutlenku węgla. No i wielkie inwestycje z polskiej strony. To wielkie inwestycje również w przemyśle, bo to jest tak, że dzisiaj przemysł jest, można powiedzieć, znaczy ponastawiony na to, żeby te nowoczesne technologie również w zakresie ochrony środowiska były stosowane. Sam wprowadzałem wiele norm, które powodują, że tradycyjne wykorzystanie na przykład paliw kopalnych, na przykład węgla, nie oznacza od razu degradacji środowiska i tego czarnego śniegu, o których mówi ojciec, więc jakby musimy na to patrzeć obiektywnie, że postęp oznacza również wykorzystanie tej tradycyjnego źródła energii, jakim jest oczywiście węgiel, czy też inne surowce. To, że nam mówiono, że wszystko może wyglądać w ten sposób, że będą panele fotowoltaiczne, wiatraki, elektrownie wiatrowe, no to jest oczywiście coś, co pięknie wygląda na obrazku, a tymczasem jak wejdziemy w szczegóły, to diabeł w szczegółach i rzeczywiście to nie jest tak. Ja chciałbym podziękować, że w ogóle te pytania padają. No tutaj siedzą trójka kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Ja kandyduję Ziemi Mazowieckiej i o czym rozmawiam z mieszkańcami? Właśnie na temat tego, co jest dzisiaj wyzwaniem. A o czym rozmawiają inne media? O tym, co powiedział Donald Tusk, o jakimś wymyślonych historiach, o ideologii, dlatego, że unika się merytorycznej debaty i dlatego to jest ważne, żebyśmy rozmawiali de facto o tym, co będzie w przyszłej kadencji Parlamentu Europejskiego. Przyszła kadencja Parlamentu Europejskiego jeszcze przyspieszy pod względem tego pociągu, który się nazywa właśnie Fit for 55, Zielony Ład, jakkolwiek go nie będziemy nazywali, on oznacza dzisiaj katastrofę dla polskich rodzin. Kilka lat temu dzięki zgodzie ojca dyrektora była taka debata, którą jeszcze organizowałem, między innymi współorganizowałem, uczestniczyłem w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, gdzie pokazywaliśmy wykresy, jak ludziom, jak mieszkańcy więcej zapłacą za europodatek. Wtedy ja pamiętam, jaki był odzew po drugiej stronie w ówczesnej opozycji dzisiejszego rządu. Pukali się, że straszymy i tak dalej. Co się dzisiaj okazuje? Każdy, kto ogląda ten program, dzisiaj jest opodatkowany 30-40% jego rachunku, to jest europejski właśnie ten podatek ETS. Ten ETS ma być rozszerzony na paliwo, na wiele jeszcze czynników. To jest kwestia dyrektywy budynkowej, to jest kwestia, czym będziemy ogrzewali nasze domy. Ja dzisiaj rozmawiałem w Białobrzegach z mieszkańcami, czy też w Radomiu, no i pytają mnie, co mają zrobić. No bo węgiel jest nine, gaz jest nine, drewno jest nine, no zostaje pompa ciepła, tak? No jeżeli będzie pompa ciepła, to będzie made in Germany. I to jest takie podejście, że kto ma na tym zarobić? Odpowiadając, komu będzie służyć Zielony Ład? Zielony Ład będzie służył finansjerze. Tym, którzy będą chcieli na tej całej rewolucji zarobić. Dlatego my musimy dzisiaj mówić też o pewnych faktach. Jakiś czas temu odbyła się dość ciekawa, może powiedzieć marginalna, jak na polską dyskusję, debacie politycznej, wątek dotyczący jednego filmu, który miał... wypowiedź eksperta jednego, noblisty również z Państwowej Akademii Nauk oraz Instytutu Geologicznego, który powiedział, że człowiek przecenia swój udział w zmianach klimatycznych. Nie chodziło o to, że my dzisiaj jak coś takiego powiemy, to że jesteśmy zaściankowi. Tylko chodziło o to, że są naturalne czynniki, które są związane ze zmianami klimatu pod jedną, a między jedną a drugą epoką zlodowacenia, tak zwany interglacjał. Ale jeżeli ktokolwiek dzisiaj użyje takiego argumentu, to momentalnie jest atak, jest hejt, jest zaszczucie, wręcz się z niego zrobi osobę, która nie zna się, jest zaściankowy, jest po prostu mówiąc wprost, głupi, tak? Tak się z niego potrafią zachować. I co zrobił Instytut Geologiczny, który podlega pod Ministerstwo Klimatu? Proszę sobie wyobrazić, że profesor, który ma prawo jako naukowiec wypowiedzieć się w zakresie badań geologicznych,
odciął się od niego Instytut Geologiczny w taki sposób, że w sumie się nie odciął, ale stwierdził, że no jednak ten profesor czegoś takiego nie powinien mówić, dlatego że jest pewna autocenzura w ogóle co do tej dyskusji. Gdy zapytałem kiedyś podczas rozmów ze swoimi odpowiednikami europejskimi jako wiceminister, jakie są wyliczenia, ile to będzie kosztować, a jaki de facto będzie z tego zysk ekologiczny, czyli jak środowisko na tym zarobi, czy właściwie jak uchronimy środowisko, nikt o tym nie wiedział. Przecież ten mit o samochodach elektrycznych, o czymś innych, z czegoś to trzeba skonstruować, tak? Przecież kwestia surowców do tego, czy komponentów, no metale ziem rzadkich, jeszcze wiele innych. Nie ma tych wyliczeń. To jest tak, że ktoś sobie wymyślił cel i my mamy teraz wszystko rzucić, a na koniec dnia możemy się obudzić niestety, ale w sytuacji katastrofalnej polskiej i nie tylko gospodarki. Przemysł będzie wypchnięty poza Europę, już słyszymy o zwolnieniach. Do tego dochodzi kwestia drożyzny na polach. Ja proszę sobie wyobrazić, że teraz gdzieś na przykład pod Ciechanowem, pod Płockiem, czy też w Siedlcach, ktoś będzie musiał kupić samochód elektryczny. No bo jeżeli będzie mieć zakaz rejestracji samochodów spalinowych 2035, czyli nowe samochody, czy właściwie te, które teraz jeżdżą, no one będą się starzeć i one będą jak najdłużej używane, no ale będzie jeszcze ten europodatek na inne, czy na przykład na paliwo. Więc widzimy, że to jest taka sytuacja, która wymusza na nas katastrofalną sytuację ekonomiczną. I szkoda, że na końcu dnia politycy, ci, którzy dzisiaj są przy sterach rządów, jak jadą negocjować, o czym mówił pan europoseł Czarnecki, jadą i jeszcze podbijają stawkę. A sama ta pani mówi, że ona nie ma gdzie z elektryka podładować, bo nie będzie ciągnęła kabla z okna i się śmieje w programie. Ale Polak musi, ona nie. Właśnie o to chodzi. To jest sytuacja, która pokazuje pewne absurdy tego założenia. Dokładnie tak, bo rzeczywiście uśmiecham się tutaj, bo do każdego zdania, które wypowiada pan poseł, można pokazać absurdy w różnego rodzaju dokumentach, które się wykluczają. Ale powiedzmy sobie, bo używamy słowa zeroemisyjność, że mamy osiągnąć zeroemisyjność do 2050. Roku. No przecież dobrze wiemy, że oddychamy, prawda? Są zwierzęta, produkujemy. W związku z tym nie jest to możliwe. O co chodzi? O to chodzi, żeby się wykupić. To znaczy od emisji dwutlenku węgla, bo to już nie tylko ten europejski system kupowania uprawnień dwutlenku, do emitowania dwutlenku węgla, to nie tylko podatek od tego, czym będziemy grzać, chłodzić swoje domy i mieszkania, to nie tylko podatek od tego, czym tankujemy samochody z wyłączeniem elektryków, ale to są już zaszyte pieniądze w lasach państwowych. Tam będzie się odbywał handel między państwami i lasami, komu uda się więcej pochłonąć. Przegłosowano, tak jak europoseł Czarnecki mówił, już mnóstwo dokumentów przy samej końcówce takich antyrolniczych, bo tam też się wkrada kolejne duże pieniądze i bardzo agresywne firmy, które będą rozmawiać z rolnikami. Nazywa się o certyfikowaniu pochłaniania dwutlenku węgla dla rolników. Krótko mówiąc, znowu będzie potrzeba ziemi, oddaj, wydzierżaw, posadź las, nie zajmuj się tym w sensie rolniczym, my ci zapłacimy, ty tam pracuj, wyciągniemy konsekwencje, jeżeli nie będzie z tego jakichkolwiek efektów. Ale pan poseł powiedział o pompach ciepła, bo to rzeczywiście chodzi w dyrektywie, o to chodzi w dyrektywie budynkowej, bo nam się wydaje, że to jest tylko termomodernizacja. Nie. Przypomnijcie sobie państwo, że o to termomodernizacji mówimy od czasu przedakcesyjnego. Czyli zanim wchodziliśmy do Unii Europejskiej, już były różnego rodzaju projekty właśnie związane z termomodernizacją. Dlaczego nie mamy stermomodernizowanych wszystkich budynków w Polsce? Bo co, bo nie chcemy? Bo nie chcemy oszczędzać energii? No nic bardziej absurdalnego. Nie ma takich pieniędzy w systemie i nie ma takich pieniędzy w kieszeniach podatników. Ale przecież my termomodernizujemy budynki po kolei. Tak, ale teraz wyznaczono cele i wyznaczono kary. Bo nie tylko termomodernizacja, wymiana okien, bardzo konkretnych okien. To nie tak, że państwo sobie pójdą i kupią. One muszą mieć potrójne szyby, na przykład określone certyfikaty, bo są dokumenty, które mówią, jakie materiały należy zastosować do takiej właśnie ochrony budynku. Oprócz tego trzeba wymienić wszystkie instalacje związane a to z węglem, a to z gazem, a to z gazem skroplonym. Jeżeli macie państwo pompę ciepła, mnóstwo zresztą tych pomp powstawało, jest strach, siadła bardzo sprzedaż pomp ciepła, nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Bo żeby pompa działała, no to trzeba wymienić całą podłogę. Trzeba przeprowadzić tam bardzo skomplikowane labirynty również.
różnych rurek, rureczek, które będą rozprowadzać wodę. Jeżeli dalej mówimy, trzeba posadowić fotowoltaikę, jakąś pewnie dostaniemy dofinansowanie, ale jej nie podłączymy, dlatego że w Polsce i w Europie nie ma sieci przesyłowych na realizację tych ambicji, które sobie życzy Unia Europejska. W Polsce potrzeba kilkuset miliardów złotych na sieci przesyłowe, a w Europie około 20 bilionów euro. Proszę sobie wyobrazić, jaka to jest skala absolutnie niewyobrażalna. I w związku z tym, średnio licząc, to są pieniądze w granicach od 150 do 350 tysięcy na mały 150-160-metrowy dom. Ale nie tylko wymienialiśmy, pan poseł był przecież w Ministerstwie Klimatu, pamięta program Czyste Powietrze, kiedy wymienialiśmy tak zwane kopciuchy no właśnie, na gazowe, też jest upadł Nord Stream 2, tak? Niemcy nie mogą na tym zarabiać, nie wymieniamy. Ale powiem państwu, że będziemy wymieniać pompy ciepła. Jest dokument sprzed kilku miesięcy, no jeszcze nie roku, bo on jest chyba z listopada 2023 roku, gdzie powiedziano, że te pompy są passé. One są niedobre. Dlaczego? Dlatego, że mają F-gazy. To są takie sztuczne gazy, dzięki nim funkcjonuje pompa ciepła, a one są odpowiedzialne za efekt cieplarniany. Co powiedziano? Ano, że powinny to być pompy ciepła na propan. Produkują Niemcy i Francuzi i wszyscy udają, uwaga, to jest ironia po ciężkiej irytacji, bo występowałam w tej sprawie, że nikt nie wie, skąd jest ropa. Znaczy, skąd jest propan? Że jest to związane, prawda, z ropą naftową. Znowu pojawia się ta kwestia, która pojawiła się w nowym rządzie, że tak powiem, u samego początku, kiedy środki unijne z KPO miały zostać odblokowane jutro. Po to, żeby, znaczy to jutro to jest jedna rzecz, ale po to, żeby można było sfinansować właśnie kwestię Zielonego Ładu, czytaj, zakupić elektrownie wiatrowe w Niemczech. Więc znowu wracamy do tej rzeczywistości, w której tak naprawdę całość jest robiona pod jedno państwo, panie ministrze. Tak, no, na pytanie cui bono odpowiadamy, że rzeczywiście pod kątem interesów poszczególnych krajów, konkretnie Niemiec w tym wypadku, bo przecież przypomnę, że rząd uruchomił również specjalne możliwości, które będą służyły zakupowi samochodów elektrycznych używanych. Tak. Oczywiście skąd? No z Niemiec, że tak powiem, bo przecież nie z Chin. Natomiast ale to jest w ogóle, zwracam uwagę, że to się akurat dzieje w Unii Europejskiej od dawna. Tam się śmiano, pamiętam, no, Unia Europejska się zajmuje jakimiś takimi idiotyzmami. Krzywizna bananów. No, potem się okazało, że w tym szaleństwie jest metoda, bo że ponieważ Unia określiła konkretnie, że ma być taka krzywizna banana, a nie inna, to dzięki temu zrobiła Francja, zrobiły firmy francuskie na imporcie bananów z Afryki, z kolonii francuskich, które akurat tak się złożyło, że miały taką krzywiznę banana, a już kosztem importu bananów z Ameryki Środkowej i Południowej. Pokazuje sytuację, w której prawo jest unijne, kreowane pod kątem określonych interesów. No, uznanie, mówimy o Niemczech, słusznie, uznanie, że ślimak jest rybą, no oczywiście przedszkolak wie, że ślimak nie jest rybą. Ślimak to ślimak, ryba to ryba, ale uznanie, że ślimak jest rybą, posłużyło na wpompowaniu do Francji, do sektora branży ślimakowej, która dostała olbrzymie dotacje z tytułu tego, że zajmuje się rybami i dzięki temu dostała dotacje przeznaczone na przemysł, na rybołówstwo. Ja pokazuję, że w tym szaleństwie jest metoda. W szaleństwie, ideologicznym szaleństwie Zielonego Ładu jest to, że poszczególne branże, kraje, konkretny kraj, Niemcy będą zyskiwać. Ale na koniec jeszcze powiem jedną rzecz, że oczywiście możemy mówić o Unii i obnażać to, co Unia Europejska robi. Ale także nie zapominajmy o rządzie. No jeżeli w tej chwili słyszymy o podwyżkach cen kolejnych wody, no to nie dlatego, że Unia Europejska się tego akurat w tym momencie domaga, tylko dlatego, że rząd usiłuje szukać w kieszeniach obywateli środków na coś innego. I no, zwracam uwagę na sytuację, że Polska będzie miała niedługo cenę za metr sześcienny wody 3,65-66 euro.
w sytuacji, gdy w Berlinie za wodę się płaci 4 euro, w Paryżu 4,02. Czyli będą europejskie standardy. Tak, tylko że siła nabywcza we Francji jest 38%, czyli prawie 2/5 większa niż w Polsce. A więc znowu cui bono, no, służy to bądź akurat w wypadku rządowi, który łupie kieszeni obywateli, no albo nie tyle Unii jako takiej, tylko Niemcom. No właśnie, i teraz kiedy jeszcze patrzymy... jedno zdanie, bo mówicie tutaj o cenach i rzeczywiście o tych europejskich, więc jak państwo słyszeli o tym, że benzyna będzie po 5,19, przyzwyczajajcie się państwo, 5,19 euro. Ale euro. No właśnie, może to jest rozwiązanie. Szukanie pieniędzy. My jesteśmy przyzwyczajeni do takiej narracji, że Unia Europejska to jest dobra ciocia, która nam daje. Daje nam na drogi, daje nam na modernizację, daje nam na coś. Natomiast my no już teraz jako świadomi, powiedzmy, obywatele, wiemy, że taka rzeczywistość nie istnieje, że tak naprawdę do tego bardziej dokładamy, a kolejne dyrektywy unijne i kolejne decyzje sprawiają, że będziemy dokładać jeszcze więcej. Dlatego powinniśmy podchodzić do Unii Europejskiej w taki sposób, jak to podchodzą też inne kraje, jak na przykład Niemcy. Oni bardzo kalkulują. Zresztą tu były omówione przykłady, w których ich gospodarka ma zyskać. Ja pamiętam, z 2 lata temu była taka rozpoczęta debata na skutek zamówionego bilansu ekonomicznego członkostwa Polski w Unii Europejskiej pod kątem rzeczywiście tych przepływów finansowych, które są, czyli skorzystania z rynku, plus ile Unia daje, ile płacimy, żeby po prostu mniej więcej znać sytuację. No to wtedy tworzył pan europoseł Patryk Jaki, pani minister Beata Kempa. I jak się ta analiza skończyła? Pan profesor Grosse został masowo zaatakowany przez wszystkich naokoło, w ramach tego, że pozwolił w ogóle, czy jako naukowiec, jako specjalista w zakresie integracji europejskiej, przeanalizować, jaki to przynosi skutek. To nie chodziło o to, że ktokolwiek dzisiaj mówi o tym, że jest polexit. W ogóle my wchodzimy też w taką narrację bardzo niebezpieczną, pewnego absurdu. Bo jeżeli człowiek na przykład mówi, że Unię trzeba zreformować, że Unia popełnia błąd, że Zielony Ład to jest zła droga, to co robi druga strona? Druga strona mówi, że my jesteśmy albo prorosyjscy, albo mówią, że to jest polexit. Znaczy to jest pokaz tak naprawdę lekceważenia w ogóle racji polskiego stanu. Znaczy, bo to jest tak, że każdy normalny kraj patrzy na interes Polski, każdy polski parlamentarzysta, europoseł i takich na szczęście mamy ze Zjednoczonej Prawicy. Po drugiej stronie mam wątpliwość, bo kiedy pani Róża Maria Grafin von Thun-Hohenstein mówi, że Róża Thun w skrócie mówi o tym, że najpierw jest interes europejski, a później jest polski, no to ja jestem zdumiony. W dodatku reprezentuje rolników na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. No to już wstrząsające. To wstrząsające. Trzecią drogę, tak. Tak, więc jak ja jeżdżę po mazowieckiej ziemi i kiedy spotykam się z mieszkańcami, którzy na przykład żyją w powiatach czy też gminach, gdzie rządzi PSL, no to oni mi zadają pytanie, jak to jest możliwe, że oni poszli z tą panią. Bo to jest tak, że też musimy głosować świadomie, bo jeżeli ktoś głosuje dzisiaj na przykład na Polskie Stronnictwo Ludowe, to musi być świadomy, że głosuje jednocześnie na Ryszarda Petru, który chce euro. Musimy być świadomi, że głosuje też na Różę Thun. Przecież euro to jest kwestia też pewnego programu związanego z tym, co niektórzy chcą w Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście dzisiaj, w trakcie kampanii wyborczej, nikt tego nie powie wprost. Ale walka o to, żeby była to złotówka, która przecież od kilka dni świętujemy stulecie polskiej złotówki, potęgi. Zresztą wspaniała uchwała sejmowa, która spotkała się z oklaskami, szczególnie w momencie, w którym było zdanie dotyczące potęgi i odbudowy II Rzeczpospolitej, kiedy była ustanowiona właśnie złotówka polska. I dlatego tak ważne jest to, że ten Zielony Ład również oznacza tak naprawdę zmianę wszystkiego, co jest możliwe. Znaczy, to jest taka rewolucja, która ma oznaczać możliwość kontrolowania każdej sfery życia, bo to jest też kwestia lotów, tych budynków, czym ogrzejemy, jak żyjemy, czym jeździmy, ile płacimy, co jemy, mieszkania, czym się ubieramy, jak się ubieramy. No, samochodu, tak. Są całe raporty na ten temat. Mieszkanie, sprzedajemy certyfikaty, wynajmujemy certyfikaty. Znaczy, to każda sfera. Znaczy, to jest już taka współczesna forma eurokomuny, która ma wniknąć w każdą sferę swoistą życia. I problem polega na tym, że dyskusja, zamiast opierać się na merytorycznych aspektach, tak jak i w kampanii wyborczej, to nie ma ważniejszej rzeczy, wyzwania. Przecież raport Banku PKO, który wyliczał, że Fit for 55 na samym początku będzie oznaczał 256 tysięcy na każdą polską rodzinę, to już nieaktualne liczby, to pokazywało tak naprawdę katastrofę dla polskich rodzin. No i co się działo? Jak ktokolwiek dzisiaj o tym rozmawia, no to jest oczywiście atak, że te KPO, zwróćmy uwagę, jak to wszystko pięknie jest wykreowane. Darmowe pieniądze de facto, o tym, co ojciec mówi, no Unia Europejska, która jest taką dobrą ciocią i tak sypie. Unia Europejska nie ma swoich takich, nie wiadomo skąd tych pieniędzy, tylko ma po prostu pieniądze, które są w ramach członkostwa w Unii Europejskiej i to jest pewien swoisty biznes. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy również patrzyli na te zmiany, czy właściwie kto za tym stoi. No z gazem już tu wytłumaczyliśmy, ale te samochody, nagle się okazało,
okazało, że spalinowe, ekskluzywne mogą być i nie tylko. Więc widzimy, że to są decyzje, które będą rozstrzygały, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. I nam często wydaje się, że Parlament Europejski jest odległą wizją i że ten Parlament Europejski jest mniej ważny, stąd jest tam mniejsza frekwencja, ale to dzisiaj jest tak naprawdę arena, w której będzie się rozgrywało, jak te państwa będą wyglądały, bo oprócz Zielonego Ładu jest kwestia suwerennościowa, decyzyjności, zmiana polityki traktatowej. To, czy my będziemy decydowali jako polscy parlamentarzyści, czyli poprzez obywateli, czyli my jako niezależne państwo, Europa ojczyzn, czy też zamienimy się, tak jak chce to umowa koalicyjna Republiki Federalnej Niemiec, jedno superpaństwo, gdzie będzie jedna waluta. No i teraz pytanie, czy jeden minister spraw zagranicznych, jeden minister obrony narodowej, jeden rynek, jak minister to będzie wyglądało? Finansów? Tak, tak, podatki, bo mowa podatki o podatkach. Też, to więc właśnie o to chodzi. Tutaj też dzisiaj pytanie. Przypominamy sobie sytuację sprzed niespełna roku, dwóch, kiedy mamy wrażenie, że Parlament Europejski nie miał ważniejszych rzeczy niż rozwiązywanie problemów braku praworządności w Polsce i permanentnych dyskusji i dyrektyw, znaczy nie dyrektyw, tylko rezolucji na temat właśnie praworządności w Polsce. To też jest dla nas z jednej strony krzywdzące, ale z drugiej strony zastanawiające, dlaczego akurat europarlamentarzyści z Portugalii na przykład zastanawiają się nad tym, co się dzieje w Polsce. To nie jest tak. Oni się wcale nie zastanawiają i tak naprawdę nic ich to nie obchodzi. Każda rezolucja i każda debata na temat teoretycznie jakichś kłopotów z praworządnością była inspirowana przez posłów polskich. To, że pojawiali się inni z innych krajów, to oni po prostu byli przyciągani. Słuchaj, przyjdź, ja ci napiszę, ja ci pokażę, ja ci powiem, wycinki gazet, naucz się. Po to, żeby pozorować dyskusję międzynarodową. Tak, rzeczywiście w taki sposób próbowano uderzać w Polskę. I to, co teraz jest zastanawiające, od kilku miesięcy koalicja 13 grudnia głosuje tak jak my. Głosuje tak jak my, nawet prowadzący patrzą, jak głosujemy, na okoliczność wyborów 9 czerwca. I też mówią, że trzeba coś zmienić, coś poprawić, jeżeli chodzi między innymi o Zielony Ład. Nieprawda, występują w ich imieniu. Ich koledzy mówią, że będą przy Zielonym Ładzie trwać. Ale ja chcę pokazać jeszcze jedną rzecz, jak wiele już w Parlamencie Europejskim można zrobić, choć słusznie poseł Ozdoba mówi o tym, że Polacy muszą zdać sobie sprawę, że 80% prawa stanowionego w Unii Europejskiej dotyka ich bezpośrednio i ich kieszeni. Słyszeliście państwo od Donalda Tuska i ministra rolnictwa, że oto rząd załatwił między innymi złagodzenie czy brak absurdalnych przepisów dotyczących pestycydów. Chodzi po prostu o absurd, że bez względu na to, w którym kraju ile się używa na hektar, ma być o mniej 50%. Ciężka praca między innymi naszych eurodeputowanych doprowadziła do tego, że w listopadzie ubiegłego roku Parlament Europejski wyrzucił to do kosza. Ciężka praca o mały włos nie doprowadziła do wyrzucenia do kosza wszystkich dokumentu dotyczącego centralizacji Unii Europejskiej. No ale znaleźli się Polacy, bo tylko ich głosami ten dokument przeszedł. Debata właściwie od prawa do lewa była taka, że kraje członkowskie sobie tego nie życzą. To byli posłowie lewicy, w tym trójka, która kandydowała z Platformy Obywatelskiej. Oczywiście Róża Thun. Obecnie trzecia droga. Tak jest, obecnie trzecia droga. I wtedy pamiętam, że Hołownia mówił, że no nie będzie łamał kręgosłupów. On generalnie taki ma stosunek do tego, co się dzieje w Parlamencie Europejskim. I z tego, co pamiętam, Donata Hübner wyciągnęła kartę albo nie uczestniczyła w głosowaniach. Albo ostatni przykład, jak wielkie ma to znaczenie. To skomplikowane, ale powiem hasło, rozporządzenie metanowe. Chodziło po prostu o to, że obostrzenia związane z emisją metanu miały doprowadzić do tego, że polskich kopalni w ciągu najbliższych kilku lat by nie było. Ja pracowałam nad tym dokumentem. Razem ze Śląską, czy w ogóle z Solidarnością, doprowadziliśmy do tego, że wszyscy posłowie z każdego ugrupowania pracowali w swoich grupach politycznych
i naprawdę nigdy nie widziałam takiego głosowania. Wszyscy podnosili ręce za naszymi poprawkami. Więc zobaczcie Państwo, ile się dzieje w Parlamencie Europejskim, ile można zdziałać i my jesteśmy gotowi, jak składamy deklarację, że zatrzymamy Zielony Ład, to ja dodam, że ja jeszcze wiem, jak to zrobić. Mi się wydaje, że warto rzecz jedną dodać, mianowicie naprawdę patrzmy przez pryzmat konkretów i faktów. Bo oczywiście różne słowa, takie gadki, szmatki przed wyborami można mówić. Była mowa o Zielonym Ładzie i teraz niektórzy politycy twierdzą, że go nie będzie, będzie zawieszony i tak dalej. Mamy dosłownie 1,5 miesiąca temu Kongres Europejskiej Partii Ludowej w Bukareszcie. Wszyscy oczywiście mówią o tym kongresie, że tam pani Ursula Gertrud von der Leyen została kandydatką ponownie na drugą kadencję. Ale mało kto mówi, że tam poza tym podjęto bardzo ważną rezolucję w sprawie Zielonego Ładu. Była to rezolucja mniej więcej taka. Zielony Ład jest OK, trzeba więcej Zielonego Ładu. Tak. A więc no, to pokazuje, że tak naprawdę ich wszystkie takie taktyczne, przedwyborcze deklaracje, że się cofną, w gruncie rzeczy nie. Kto jest z polskich partii, w Europejskiej Partii Ludowej? Platforma Obywatelska i PSL. I tam politycy tych ugrupowań w Bukareszcie na tym kongresie byli. Zresztą przed całym kongresem Manfred Weber oświadczył, żeby Rumunii nie głosowali, to wymienił partię AUR. To mi już przypomniało, jak wzywał, żeby Polacy nie głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, Węgrzy nie głosowali na partię Fidesz i tak dalej, no bo tu Niemcy bardzo lubią mówić, co mają robić, w co mają wierzyć, na kogo mają głosować Polacy, Węgrzy, Rumunii, inne nacje, bo Niemcy zawsze wiedzą lepiej. Tak jest. To tutaj ważny był jeszcze wątek dotyczący właśnie tej praworządności, znaczy przy okazji oczywiście tej dyskusji, czy na kogo nie mamy głosować, to jest o tyle istotne, że widzimy, że Europejska Partia Ludowa, która jest związana czy z Platformą Obywatelską i z Polskim Stronnictwem Ludowym, dzisiaj będzie czarowała, że oni nie są tego zwolennikami, czy tam samochodów, no różne rzeczy mogą opowiadać, bo to trzeba być świadomy, że po wyborach oczywiście zrobią tak samo jak i z tą benzyną, czyli oszukają, a Donald Tusk to potrafi robić wybitnie, bo on sam siebie potrafi oszukać, nawet nie mrugnąć okiem, to jest umiejętność wybitnego człowieka pod tym kątem, bo nie każdy ma takie zdolności kłamania, jeszcze szczególnie jeżeli zajmuje stanowisko premiera, czy jest osobą publiczną. Ale to wszystko dotyczy tak naprawdę sfer, które są kluczowe z punktu widzenia przyszłości Polaków, o czym mówimy o Zielonym Ładzie, a z praworządnością jest też tak, bo to musimy powiedzieć przy okazji tych wyborów, że my daliśmy sobie wmówić, że na przykład pani Ursula von der Leyen, czy komisarze, którzy przyjeżdżają, to są tacy mityczni urzędnicy, którzy jak coś mówią, to znaczy, że mówią to w sposób obiektywny i że wszyscy muszą w to wierzyć. A tymczasem, no tutaj zacne grono lepiej wie, bo doświadcza tego, znaczy jak to wygląda w praktyce, jak są te powiązania personalne, no pani Ursula von der Leyen jest zależna wprost od Europejskiej Partii Ludowej, więc ona liczy na to, że jeżeli chce się utrzymać, to musi trzymać znaną określoną grupą polityczną w danym kraju, więc jeżeli ona mówiła, że nie ma praworządności w Polsce, to tylko dlatego mówiła, że był po prostu u sterów z rząd Zjednoczonej Prawicy. Nie mówiła na podstawie faktów, tylko mówiła na podstawie wyssanych z palca historii. I my daliśmy sobie częściowo oczywiście, ale tu dzięki oczywiście niezależnym mediom, gdzie odbywa się taka debata, czy to o Polskim Ładzie, czy też o praworządności, czy też Zielonym Ładzie, przepraszam, to jest możliwość tej dyskusji, ale w pozostałych mediach niestety jest taka tendencja, że zakłamuje się kwestię Zielonego Ładu i zakłamuje się kwestię praworządności. Dzisiaj dowiadujemy się, że jeszcze nic nie zrobiono w parlamencie, bo to jest najbardziej rozleniwiony parlament od lat, że nic się nie zmieniło, a praworządność została przywrócona. Tylko nikt nie widział tych zmian ustawowych, ale już jak jest Donald Tusk, to jest wszystko kolorowo, jest wszystko pięknie. I nawet się nie uśmiecha, bo cały czas ma zaciśnięte twarz. Ale Ewa Kopacz powiedziała, że wszyscy się uśmiechają, co prawda internauta mnie rozbawił, bo napisał coś może nieelegancko, że może się akurat śmieją z pani premier, ale no to już jest złośliwość internauta. Komu będzie służyć Zielony Ład? To pytanie zadajemy dzisiaj w rozmowach niedokończonych. Rozmawiamy z naszymi gośćmi w studio. Są nimi pani europoseł Anna Zalewska, pan europoseł Ryszard Czarnecki, pan poseł Jacek Ozdoba, kandydaci do Parlamentu Europejskiego. Zapraszamy naszych telewizorów do tego, żeby poszerzyć grono naszych dyskutantów. Przypomnę numery telefonu do naszego studia 56 657 0011 i 56 657 0012. Dla tych, którzy korzystają z telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. A dla tych, którzy słuchają nas czy oglądają nas poza granicami naszej ojczyzny 48 dokierunkowy do Polski, a następnie
56 657 0013 i 56 657 0014. Serdecznie zapraszamy Państwa do dyskusji i do rozmowy. Ktoś tak trochę powiedział przekornie, że w tych wyborach będę głosować na pralkę, bo ona jako jedyna ma program. Problem też czasami polega na tym, że my w wyborach, zresztą chyba pokazały to dwie ostatnie kampanie wyborcze, bardzo mocno opieramy się na emocjach. Ci są tacy, ci robią tak. Natomiast rzeczywiście czasami brakuje nam takiej właśnie to, o czym Państwo mówią, czyli merytorycznej dyskusji pokazującej na tym, gdzie leży klucz problemu i w jaki sposób ten problem rozwiązać. No, ta kampania chyba jednak wydaje się inaczej, inna, mam wrażenie, przynajmniej z tej prawej strony, powiedzmy. Ja myślę, że to też jest ogromna zasługa rolników. To znaczy ich protest tak zdecydowany w Polsce, oczywiście w całej Unii Europejskiej, spowodował, że wszyscy zaczęli po pierwsze zastanawiać się, co to jest Zielony Ład, dlaczego rolnikom on przeszkadza, bo przecież kojarzy się doskonale, bardzo dobrze, tylko pozytywne emocje są wokół tego sformułowania. Ja nawet ukułam takie powiedzenie w tej chwili, żeby tego nie powtarzać, zielony rozkład. I w związku z tym zaczęliśmy merytorycznie dyskutować. Bo muszę Państwu powiedzieć, że no, ja jestem z Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Oprócz pandemii rzeczywiście systematycznie co sobotę, niedzielę w różnych miejscach byłam. Rozmawiałam na temat tych wszystkich kolejnych dokumentów. Pamiętam, że było duże zdziwienie i sformułowanie, że to w ogóle jest niemożliwe, że to się nie wydarzy. W 2020... Logicznie to jest niemożliwe. Tak. W 2020 roku występowałam w tej sprawie w Parlamencie Europejskim. Przewidziałam wszystkie absolutnie skutki, bo to już było po rezolucji i prawie klimatycznym. I powiem, że dobrze się stało, że możemy wreszcie na ten temat merytorycznie dyskutować, bo nawet kiedy próbowałam zainteresować dziennikarzy, to generalnie mówili, że to jest bardzo, bardzo nudne. O jakim ETS-ie ja chcę rozmawiać? A to przecież wpływa dokładnie na ceny prądu, wpływa na życie każdego obywatela. Więc ta satysfakcja, że my właśnie dzisiaj możemy na ten temat rozmawiać, mówić o kolejnych dokumentach, w jaki sposób będą wpływać na życie Polaków. Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieramy telefon. Halo. Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił? Małgorzata z Bydgoszczy. Witamy Pani Małgorzato. Mam pytanie tutaj do parlamentarzystów. Może nie tyle, komu będzie służył Zielony Ład, ale to nie jest tylko moje oczywiście pytanie, ale w większości osób, z którymi rozmawiam i to z różnych sympatyków, różnych opcji politycznych, komu będzie służyła w tej chwili Unia Europejska? Bo Państwo powiedzieliście, bo patrząc praktycznie na to, co się dzieje, tak, i to, co Państwo powiedzieliście, ponad faktycznie coraz bardziej zaciska się ten węzeł gordyjski dyktatury unijnej, nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach europejskich. Nie jest też prawdą, że funkcjonujące prawo weta w jakiś sposób skutkuje tym, że zatrzymywane są, że państwo jeszcze mają możliwość obrony swojej suwerenności. Dokładnym dowodem jest chociażby przyjęcie paktu migracyjnego, gdzie ponoć, co powiedział premier, Polska była przeciw, a głosowano większością głosów. I czyli już jest obejście prawa. I pytanie, czy, bo Państwo cały czas mówicie o tym, że Unia się zmieni. Na jakiej podstawie? Na podstawie tylko wyborów? Przecież patrzmy na to realnie. Dyktatura, która miała posłużyć i służy od wielu, wielu lat budowaniu jednego mocarstwa, czyli tego państwa unijnego, nie dzieje się od ostatnich 20 lat. Przecież i pytanie, czy te straty, które my mamy i będziemy mieli, i się nie oszukujmy, będziemy mieli straty, a mamy możliwość tak w innych układach współpracy gospodarczą, czy
obliczając straty przede wszystkim społeczne, nie tylko gospodarcze, prawda, dla rolnictwa, dla przedsiębiorców, czy nie lepiej jest wyjść z Unii Europejskiej? Mm-hmm. Pani Małgorzato, tutaj sobie pozwolę postawić znak zapytania. Dziękujemy bardzo za ten telefon i pozdrawiamy. Prosimy naszych gości o słowo komentarza. No, przede wszystkim ja jestem bardzo wdzięczny pani Małgorzacie za to, że widzi problem szerzej. Bo to rzeczywiście jest tak, że wbrew temu, co niektórzy myślą, to nie jest tak, że Unia Europejska no, tutaj przygotowała jeden fatalny zielony ład, a wszystko inne jest cacy. Tak nie jest. Możemy wymieniać kolejne przykłady. No, ten dramatyczny pakt migracyjny, który będzie skutkować, jak mówi szwedzka komisarz do spraw imigracji, napływem, tak ona zapowiedziała, że Europa tego potrzebuje, Unia Europejska tego potrzebuje, 4 miliony migrantów rocznie. Mamy kwestię włożenia na ostatnią sesję Europarlamentu w Strasburgu, włożenia kwestię aborcji jako, uwaga, prawa człowieka i do karty praw podstawowych. A więc Unia Europejska na wielu płaszczyznach no, pokazuje, że jest zupełnie inną Unią, nie tylko niż ta EWG, czy Europejska Wspólnota Węgla i Stali, którą kiedyś tworzyli kandydaci na ołtarze kościołkatolickiego, czy de Gasperi, czy Robert Schuman, ale zupełnie inną niż tą Unią, niż ta, która przyjmowała Polskę w roku 2004. Natomiast także bardzo dobrze, że pani to poruszyła. To bardzo ważne, bo Unia Europejska zawodzi na bardzo wielu płaszczyznach. Co do tego głosowania, ja może powtórzę. Rada Europejska głosuje jednomyślnie, tam gdzie są szefowie rządów, gdzie są głowy państw. Rada Unii Europejskiej, tam gdzie są ministrowie, na przykład ministrowie spraw wewnętrznych, ministrowie klimatu i tak dalej, głosuje na zasadzie większości kwalifikowanej. I na koniec jeszcze jedną rzecz. No, tak, warto, no, my mówimy, myślę, że jednym głosem, i pani minister Zalewska, i pan minister Ozdoba, mówimy, że dzisiaj jest historyczna szansa. Takiej nie było. Były 4 razy w Polsce wybory europejskie. Jeszcze nigdy nie było takiej sytuacji, że naprawdę wyborcy prawicy w Polsce i w innych krajach mogą przesądzić o zmianie tego parlamentu na zupełnie inny. Na parlament, który będzie przede wszystkim nawiązywał do tradycji, bronił wartości i będzie mógł zapalić czerwone światło dla Zielonego Ładu i dla polityki migracyjnej. Bardzo dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Halo. Dzień dobry, z tej strony Stanisław, z tej strony ze Szczecina. Szczęść Boże, witam panie Stanisławie. Szczęść Boże. Ja mam pytanie do pana posła Czarneckiego, europosła. Mhm. Czy ten poseł Stanisław Czarnecki za mało nie nakradł w Unii Europejskiej? Może już wystarczy tego złodziejstwa. Panie Stanisławie, bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego życzymy. Ojcze, ale proszę pozwolić, bo rzeczywiście tutaj jeszcze jest taki jeden wątek, bo pani tak do tego wcześniejszego telefonu tak zdecydowanie powiedziała, że no, czy wybory mogą coś jeszcze załatwić? Ależ na pewno tak. One są absolutnie kluczowe, dlatego że jest taka fala w każdym kraju członkowskim konserwatystów, a tak naprawdę wznosząca, jeżeli chodzi o poparcie dla konserwatystów, a tak naprawdę o ludzi pragmatycznych, którzy mówili, tak nie wolno, to nie jest policzone, nie ma pieniędzy, nie możemy traktować ludzi w taki sposób, że nakazujemy i zakazujemy, ograniczamy ich wolność, czy też ich własność. I pojawia się moment, w którym bez nas nie będzie można zbudować większości. Jeżeli nie będzie można zbudować bez nas większości, to znaczy, że my będziemy decydować, jak będą wyglądały wszystkie dyrektywy i rozporządzenia i to my będziemy narzucać Komisji Europejskiej różnego rodzaju rozwiązania. Wrócę do tego, o czym mówiliśmy. W jaki sposób parlament potrafi zablokować niedobre rozwiązania. My jesteśmy przygotowani, mamy w każdym dokumencie punkt po punkcie, jeżeli chodzi nie tylko o Zielony Ład, ale centralizację Unii Europejskiej i nielegalną, przymusową relokację nielegalnych migrantów, jesteśmy gotowi natychmiast przystąpić do działania. Więc tak, to jest ważne.
Dokładnie tak. Zresztą ta proporcja, czy właściwie większość parlamentarna w Parlamencie Europejskim, to trochę jak w tym polskim Sejmie. Znaczy, to trzeba zobrazować, że ma to znaczenie, oczywiście są inne liczby, ale jeżeli nie będziemy mieli silnej reprezentacji w Parlamencie Europejskim, tych, która chce powstrzymać to zielone szaleństwo, to oczywiście musimy się liczyć z tym, że dwa aspekty będą mocno przyspieszone. To jest Zielony Ład, więc wszyscy mogą spodziewać się drożyzny i wszystkiego tego zagrożenia. A druga sprawa, że będzie ciężko później to odkręcić z uwagi na zmianę polityki traktatowej. Czy to chodzi o zabetonowanie w pewnym sensie podejścia, czy utratę polskiej suwerenności. Aspekt suwerennościowy jest o tyle istotny, że my dzisiaj głosując przy najbliższych wyborach, rzucając kartę, będziemy decydowali, której Unii chcemy. Czy tej Unii, która de facto doprowadzi do rozpadu Unii Europejskiej, bo w pewnym momencie, co tak jest efektem de facto Zielonego Ładu, czy propozycji dla rolników? Protesty w całej Europie. Jak ja słyszę, że Prawo i Sprawiedliwość doprowadza do protestów, no to z całym szacunkiem, ale Prawo i Sprawiedliwość, suwerenna Polska nie ma możliwości doprowadzania do protestów w Paryżu, w Berlinie, czy też w innych krajach, a tam są te protesty. Dlaczego są protesty? Bo społeczeństwa nie wytrzymują. I Unia Europejska, jeżeli dalej rozpędzi ten pociąg, to będziemy mieli sytuację silnego rozwarstwienia społecznego, grupę trzymającą władzę, która oczywiście będzie z ośrodkiem decyzyjnym w Berlinie czy w tych układach personalnych. To nie jest obsesja, absurd, który wchodzimy, że Niemcy chcą decydować. To, że Niemcy grają, że biznes na tym zarobi, jak nie wiadomo o co chodzi, to trzeba patrzeć na te decyzje, które dają przepływy finansowe na określony kraj. Stąd najbliższe decyzje przy urnach wyborczych będą wyjątkowo istotne i nie dać się oszukać, bo nabicie w butelkę to jest zagłosowanie na kogoś, kto mówi, że jest za rolnictwem, wrzuca się kogoś z PSL-u, a wyskakuje Róża Thun. To jest dopiero nabicie kogoś w butelkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Halo. Szczęść Boże, Helena Tobiasz z Gorzowa Wielkopolskiego. Witamy Pani Heleno, szczęść Boże. Ja w takiej kwestii odnośnie Zielonego Ładu chciałam zapytać, dlaczego uczelnie rolnicze, przecież mamy tyle pięknych uczelni rolniczych, milczą. A Zielony Ład narzuca bardzo sztywne zasady gospodarowania. I przecież w tej sytuacji uczelnie będą niepotrzebne, bo po co robić doświadczenia rolnicze, po co hodować nowe odmiany, po co jakieś badania, jaki jest wpływ czy nawożenia, czy środków ochrony, czy zasad gospodarowania, skoro to wszystko bardzo sztywnie określa Unia. I tu nie ma możliwości manewru, bo ona określa terminy, określa zasady gospodarowania. I dlaczego uczelnie rolnicze milczą? Dlaczego jakoś nie protestują? I bardzo dziękuję, że jest podnoszony ten Zielony Ład. Jaka to katastrofa, jakie to niebezpieczeństwo dla ludzi grozi. Ta dyrektywa budynkowa. Przecież ludzie, którzy ogromnym wysiłkiem budowali domy, no to teraz i jak coś tam uciłali parę groszy, to zostaną pozbawieni tych oszczędności, jeżeli będą musieli spełnić te wymagania Unii. A Unia bezwzględnie będzie wdrażać zasady. Zostaną powołani pracownicy i bezwzględnie będą wdrażać zasady, egzekwować, czy to, co tam sobie wymyślą, jest przestrzegane. Także już nie chcę przedłużać, ale... Pani Heleno, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za to słowo, za tę refleksję. No właśnie, to jest pytanie, dlaczego niektórzy specjaliści milczą? Ale chcę tutaj jedną rzecz dodać, ponieważ chcę zwrócić uwagę, że Unia Europejska, Komisja Europejska i ta lewicowo-liberalna większość w ogóle nie rozróżnia krajów. Szczególnie to wybrzmiewa, jeżeli chodzi o rolnictwo. Ani ukształtowania terenu, tak, ani klimatu, ani temperatury. Każdy ma według tych samych reguł i zasad, co pokazuje słuszność buntowania się rolników. A ja odpowiem jednym zdaniem, dlatego że finansowani są z różnych projektów europejskich, gdzie tak naprawdę nie mają prawa podnosić wątpliwość Zielonego Ładu, a do tego oczywiście dochodzi jeszcze poprawność polityczna. A ja uzupełnię, że nie tylko o środki unijne chodzi, uczelnie rolnicze, nie tylko rolnicze, no jednak czerpią istotne środki z dotacji państwowych. Jeżeli w tej chwili mamy rząd 13 grudnia, którego partie i przedstawiciele w Europarlamencie gremialnie wszyscy w styczniu 2020 roku głosowały za Zielonym Ładem, no to dzisiaj ten rząd z tym Zielonym Ładem może mówić inaczej, ale się utożsamia i de facto no, nic nie robi na szczeblu europejskim, żeby ten Zielony Ład
nic nie robił, nic nie robi, żeby go zablokować. W związku z tym, dlatego uczelnie milczą, bo są na garuszku państwowym, a kierunek polityki państwa w tej sprawie jest milcząca akceptacja lub entuzjastyczna akceptacja, jak w przypadku wiceminister klimatu pani Zielińskiej, która poleciała do Brukseli i jeszcze, że tak powiem, usiłowała licytować te cele klimatyczne z Komisją Europejską jeszcze wyżej. No dobrze, ale stare polskie przysłowie mówi, że ryba psuje się od głowy. Nie boicie się państwo sytuacji takiej, że nawet jeżeli ta szeroko rozumiana prawica dojdzie do władzy w Unii Europejskiej, to naciski i lobby, które są u góry, sprawią, że to jednak mimo wszystko może się skrzywić? No, dlatego jest tutaj ważna pewna determinacja. No, ja jestem przekonany, że nasi reprezentanci ze Zjednoczonej Prawicy wielokrotnie udowodnili, że nie ma żadnej tolerancji dla nielegalnych imigrantów, dla jakichkolwiek odstępstw. To jest dobra drużyna, która jest w Parlamencie Europejskim. Mam nadzieję, że ona jeszcze będzie poszerzona, czy też będzie silniejsza głosami w Unii Europejskiej, bo alternatywną są to ludzie, którzy są skrajnie umoczeni w tych powiązaniach. Już mówiliśmy tutaj o powiązaniach z kwestiami Nord Streamu, z spółkami, korupcja szerząca się w Parlamencie Europejskim, przecież tak, Qatargate i jeszcze inne aspekty, te wspólne polowania, te rzeczy, co jakieś skręcają, to trochę jak w tym pytaniu pani Heleny chyba z Gorzowa Wielkopolskiego. Dlaczego? Dlatego, że to jest finansowanie, które Unia Europejska ochoczo daje, ale tylko tym, którzy wychwalają, klepią po ramieniu, czy tak jak Donald Tusk zakładają pijanemu Junckersowi marynarkę. To pokazuje, że my dzisiaj jesteśmy w takich kleszczach tych grupy trzymającej władzę i musimy ten po prostu beton wywalić, ten stolik. Jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy mieli problem. Ja uważam, że konserwatyści na tyle poważnie udowodnili w Europie. Europejska frakcja reformatorów i konserwatystów, że jest to odpowiedzialna grupa, która na pewno będzie dążyła do tego, żeby Unia Europejska zachowała swoje wartości i dążyła do tego, co jest przetrwaniem Unii Europejskiej. Bo ten, który dzisiaj dąży do tego Zielonego Ładu, który dąży do tych wszystkich horrendalnych pomysłów, tak naprawdę dąży do tego, żeby Unię Europejską zniszczyć. To dzisiaj ci, którzy są w Europejskiej Partii Ludowej, twierdzą, że jest odwrotnie. Dlatego, że oni kłamią, zakłamując rzeczywistość w dość prosty sposób, bo odwracają kota ogonem z jednego prostego powodu. Nie mają żadnych argumentów i boją się debaty merytorycznej. Stąd uciekają w Polsce od debaty merytorycznej. Nie ma w Polsce debaty o Zielonym Ładzie w takim szerokim tego słowa znaczeniu. Gdyby nie protesty rolnicze, gdyby nie takie programy, o czym już wspominałem, to o czym byśmy dyskutowali? O tym, że Trzaskowski chce zdejmować krzyże. Ważny temat, dla mnie bardzo istotny. Ale to jest odwrócenie uwagi w kampanii wyborczej. Przecież za chwilę będzie kwestia pomnika, zdejmowania immunitetów, tak jak na przykład poseł Czerwińska ma zdjęty immunitet za to, że była ta obraźliwa kartka, coś nieprawdopodobnego. No, to jest dzisiaj to, co chce wywołać Donald Tusk, to mówił europoseł Czarnecki, czy emocje. On tylko na tym chce grać, a nie na tym, co jest ważne. On nie mówi o benzynie, on nie mówi o kosztach, on nie mówi o drożyźnie, o rozwalaniu europejskim, no, tylko mówi o tym właśnie emocje. Możemy powiedzieć, w pewnym sensie na czymś takim udało się. Osiem gwiazdek. Na tym był program zbudowany. Jeżeli oni na tym wygrali, to uważam, że tak będzie. Przecież ta cała komisja, nawet w dyskusji w Parlamencie Europejskim, wychodzi premier w obronie ministra do spraw klimatu. Nie dziwię się, że tylko dwa zdania powiedział, bo tam się nic pewnie więcej się nie dało dobrego znaleźć, więcej złego. Ale o czym mówił? O absurdach zarzucał prorosyjsko Zjednoczonej Prawicy, przecież to jest śpiew na sali. Nawet jego środowisko temu nie wierzy. Bardzo dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Halo? Halo? Szczęść Boże, witamy. Szczęść Boże. Kto się do nas dodzwonił? Teresa, województwo pomorskie. Witamy pani Tereso. Ja bym chciała zadać pytanie dla pana ministra Jacka Ozdoby odnośnie fotowoltaiki. Jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, że energa płaci nam tylko niespełna 25 groszy, a my ponosimy wysokie koszty. 86 groszy za sam kilowat, plus inne opłaty, to kilowat wychodzi złoty 40. Przy 508 zużyciu kilowatów ja zapłaciłam 710 do energii. Natomiast jeśli fotowoltaika wyprodukuje 655 kW, ja dostałam tylko 163,17. To jest po prostu skandal odnośnie naliczania tych wszystkich opłat. Jak my mamy się teraz w tej chwili, my mamy utrzymywać zakład energetyczny, kiedy oni mają tak wysokie koszta, ponosimy my. Co tu zrobić, panie ministrze? Jak tu cofnąć tą decyzję? Nie z tego
żeby wrócić do tego net metering, a nie na net billing. Niestety pani minister przekazywała Moskwa, że to jest tak korzystne, że takie my pomyślimy bardzo duże. To jest nieprawdą, naprawdę nie. Ja wiem, jak to się ma. Po prostu ja zamontowałam ogrzewanie na pompę ciepła. Ja wiem, jakie to są koszty ponoszone i jak my wzbogacamy zakłady energetyczne. Jak to cofnąć? Przecież my jesteśmy producentami tej energii. My chcemy korzystać, my wykorzystać ją, ale my nie możemy, my musimy, ale koszty wysokie ponosimy. Czy mógłby pan minister się do tego odnieść i wspomóc nam jakąś odpowiedzią? Pani Tereso, rozumiem już, o co chodzi, bo jakby to powiedzieć, zależy nam też na czasie, więc bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy, prosimy o przełączenie się na odbiór. Prosimy pana minister. Oczywiście dzisiaj moc sprawcza jest w rękach obecnego rządu. No chciałbym zwrócić uwagę, że trochę pani Teresa, tak, dobrze pamiętam, poruszyła bardzo ważną kwestię, ponieważ to jest tak naprawdę opłacalność całego tej zielonej transformacji, bo oczywiście można powiedzieć, że w jakimś stopniu należy oczywiście zawsze pozwolić na ten funkcjonowanie tej zielonej energii, ale podstawowe źródło energii zawsze będzie węgiel, gaz lub atom. I to jest niestety tak, że kiedy nie świeci, nie wieje, nie tak jak pani minister Henning-Kloska mówi, że jakiś jest tam, mamy swój wiatr mamy i tak dalej. Wiatr, tak nie potrzebujemy. To jest jakiś absurd. Tylko to jest tak, że trzeba ustabilizować sieć. No niestety to jest, tutaj trochę było poruszone przez panią minister Zalewską. Kiedy zbyt świeci, mieliśmy sytuację z 2 lata temu, były prawie stopnie zasilania. To pokazuje, że polskie sieci energetyczne, ale nie tylko te europejskie, również w momencie, kiedy na przykład niemieckie wiatraki zaczynają za bardzo funkcjonować, pewien absurd może powstać, ujemne ceny energii. Coś, co jest, można powiedzieć, niewyobrażalne dla człowieka, który się nie interesuje tą problematyką, ale prawda jest taka, że gdy spojrzymy na możliwości techniczne, gdy spojrzymy na racjonalność, opłacalność, to wtedy ta zielona energia, ten samochód elektryczny, to wszystko jest opłacalne, kiedy jest mocno dofinansowane w naszych rachunkach. To, że to wszystko jest jakby sztucznie napędzone, to już jest fakt. Znaczy to jest coś, co te certyfikaty, przepływy finansowe, oczywiście to ma istotny wpływ. Tylko pamiętajmy, że dojdziemy do pewnego momentu. Jeżeli na przykład w tej chwili przeforsujemy projekty, które będą związane z tym, co chce Platforma Obywatelska, jedna sprawa jest w prokuraturze, to jest ustawa wiatrakowa. Gdyby te wiatraki masowo w tej chwili zaczęły te elektrownie wiatrowe funkcjonować nam koło domów, to będziemy mieli sytuację, że naprawdę dojdziemy do absurdu w postaci, że energia rozwali całkowicie sieci, i nie będziemy mieli tak naprawdę w naszych domach energii elektrycznej. No dobrze, ale dlaczego nie dało się zrobić prawa takiego, które by pozwalało na wykorzystanie po prostu samodzielnej energii, którą sam sobie wyprodukuje, tylko muszę ją sprzedawać zakładowi energetycznemu? No, to jest takie pytanie, których się trochę muszę uśmiechnąć, jeżeli chodzi o pewne podejście całościowe od wielu lat. Ja akurat należę do środowiska, które ma trochę inne podejście, szczególnie w zakresie energii odnawialnej. No tutaj były przecież początkowo zatrzymane, nie w 2015, tak? Zatrzymaliśmy te absurdalne 16 przepisy dotyczące ustawy wiatrakowej. Gdybyśmy dzisiaj nie mieli, to co ojciec zadaje pytanie, to bylibyśmy w katastrofie tak naprawdę. Raport Najwyższej Izby Kontroli, który był przygotowany przez ówczesnego prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego, obecnego senatora, parlamentarzysty Platformy Obywatelskiej, pokazywał, że korupcja, stopień tak naprawdę samowoli, lobby energetycznego doprowadził, może doprowadzić, czy właściwie stworzył warunki, które doprowadzały praktycznie do katastrofy. Stąd tak nasze radykalne podejście w tych problematyce. My sądzimy, że w tej chwili niestety jesteśmy przed dniu, kiedy ekipa rządząca po wyborach europejskich zafunduje nam nową odsłonę tej ustawy wiatrakowej, która jest w prokuraturze. Ja sam składałem zawiadomienie. Przecież tam akcje niektórych firm niemieckich wystrzeliły w górę. Te tak naprawdę Eldorado lobbystów energetycznych jest faktem dzisiaj w rządzie Platformy Obywatelskiej. Więc niestety, ale tu nie mam dobrych wiadomości. Ja sądzę, że to rozwiązanie nie będzie w żaden sposób zaproponowane. Trzeba będzie usiąść, bo niestety, ale my dzisiaj doprowadziliśmy do sytuacji, że tak jak pani, która do nas telefonowała, jest postawiona w sytuację, zainwestowała swoje środki finansowe, no i została nabita trochę w butelkę. Ja tylko jeszcze dwie kwestie, bo zaraz coś poradzimy tutaj, a na pewno musimy złożyć jakąś deklarację. Pan poseł wspomniał o tej ustawie wiatrakowej lobbystycznej, bo rzeczywiście to lobbyści napisali poza Sejmem, jak pewnie państwo pamiętają. Ale politycy zgłosili, tak, jak listonosze. A telewizja Trwa
Trwam pamięta, bo razem mierzyliśmy Polskę wzdłuż i wszerz. Organizowaliśmy protesty przeciwko elektrowniom wiatrowym zbliżonym za blisko, czy zbliżonym do domów. To 1 200 000 obywateli było, które sobie tego po prostu nie życzyło. Ale jest tam jeszcze gorsza kwestia, mianowicie energia odnawialna w myśl tych przepisów, również elektrownie wiatrowe, mają być inwestycjami celu publicznego. To znaczy, że obywatel, rolnik, właściciel nie będzie miał nic do powiedzenia. Po prostu przyjdzie ktoś, powie, że mu albo świeci, albo wieje, że właśnie tutaj sobie policzył i będzie stawiał tę elektrownię wiatrową. Albo się dogada w sprawie dzierżawy, albo będzie mówił o odszkodowaniu. Jak się komuś odszkodowanie nie będzie podobać, to będzie szedł do sądu. Dlatego, że cała energia odnawialna, jakby biznes i pomysł na to, żeby tego było 2 razy więcej, 10 razy więcej, 50 razy więcej, kpie oczywiście, jest związany z tym, że nie ma gdzie tego posadowić. Po prostu to są takie naturalne ograniczenia, a przypomnijmy, że ten europejski system kupowania uprawnień do emitowania dwutlenku węgla, który przekłada się na cenę energii, powstał właśnie po to, żeby dotować między innymi energię odnawialną, która jest druga nieefektywna, niestabilna i jest oprócz tego, o czym pan minister, poseł... Musimy wrócić tak do deklaracji, jest... bo już czas... Dobra, deklaracja, ja obiecuję, bo rzeczywiście jest z tym duży problem. Ja też słyszę o tym, kiedy jestem na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Spróbuję porozmawiać z kolegami, zerkniemy, trzeba to po prostu sprawdzić, jak ta ustawa źle działa, bo ja obawiam się, że będzie jeszcze gorzej, dlatego że przecież znikają tarcze, one przestaną chronić nas przed nadmiernymi cenami energii, a w Unii Europejskiej chcą odmrozić dyrektywę, która mówi o opodatkowaniu cen energii, zwielokrotnieniu. Ja mogę teraz tylko jedno przypomnienie, że pierwszą inicjatywą legislacyjną, która wyszła z tego rządu, przy bardzo leniwym Sejmie była inicjatywa, która de facto promowała interesy niemieckiego Siemensa. Na rząd tej kwestii nie liczmy. No więc właśnie, jak to mówią, wrócimy do dawnego powiedzenia, jak nie mają chleba, to niech jedzą ciastka. Takie historie też w Europie były. Komu będzie służyć Zielony Ład? To pytanie zadajemy dzisiaj w Rozmowach Niedokończonych. Przypomnę, naszymi gośćmi, kandydaci do Europarlamentu, pani Anna Zalewska, pan Ryszard Czarnecki i pan Jacek Ozdoba. Pani Anna Zalewska z Dolnego Śląska. Dolny Śląski, Opolszczyzna, 1K. Pan Ryszard? Wielkopolska, numer 2 na liście, ale pierwszy z PiS-u. I pan Jacek Ozdoba? Mazowsze, numer 5 na liście. Zapraszamy do drugiej części naszego programu na antenie Radia Maria o godzinie 21:30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.